Sami napisali scenariusz, uszyli stroje i przygotowali scenografię. I tak po półtora roku powstał film o Powstaniu Warszawskim. Właśnie tak nastoletni harcerze z Legnicy postanowili poszerzyć wiedzę historyczną swoich rówieśników. Dziś na kinowej premierze ich filmu była Anna Piskorowska. Młodzież z Poczty Harcerskiej Azymut 95 długo szukała pomysłu na uczczenie rocznicy Powstania Warszawskiego. Strzałem w dziesiątkę okazał się film. Niektóre zostały wprowadzone do kadry. Nie było to jednak proste. Młodzież musiała najpierw poznać realia Warszawy z roku 1944. Harcerze przeszli także kurs strzelania i mieli zajęcia z aktorstwa. Jak mówią, to było wielkie wyzwanie. Najtrudniejsze to były te pierwsze sceny, kiedy jeszcze my nie przyzwyczajeni do kamery, ani pierwsze nasze takie w sumie spotkanie z kamerą, trzeba było się otworzyć, wyluzować. Dla mnie najtrudniejsze było strzelanie, udawanie wręcz, że się strzela, bo oczywiście na początku nie wiedziałam, jak trzymać broń, jak się nią obsługiwać, jak stać z nią. Przy produkcji filmu pracowało 130 osób. Każdy dbał o szczegóły, nie tylko historyczne, ale też wizualne. Wszystko musiało wyglądać tak, jak w czasie powstania. Chodziliśmy po sklepach z odzieżą używaną. Ubrania, które mieliśmy na sobie, przeważnie albo są wyciągnięte z szafy od babci, od dziadka, i albo z takich sklepów. Rodzice też brali udział, byli tutaj na premierze, też kilka osób widziałem w różnych scenach. No, dorośli też funkcjonowali wówczas, prawda, nie tylko w Powstaniu, więc musieliśmy trzymać się realiów. Na dzisiejszej premierze nie zabrakło pana Zbigniewa Grochowskiego, głównego bohatera filmu, który w czasie powstania był członkiem Szarych Szeregów. To właśnie od jego opowieści zaczyna się film. Jest prawdą, że rzeczywiście były tego typu akcje, sam w nich brałem udział, jak podrzucanie, z tym, że nie w lokalach jakichś, powiedzmy, gastronomicznych czy kawiarniach, ale chodziłem z koleżanką, bo zawsze lepiej było z dziewczyną iść, prawda, to lepiej wyglądało, szliśmy do kina i w kinie. Jak się zaczynał seans, tośmy odchylali fotel, wylewali tam jakiś wybitnie śmierdzący płyn i w ten sposób kino było zablokowane, prawda, na kilka dni. Młodzieży z Legnicy tak spodobała się praca na planie, że już przygotowuje realizację kolejnych filmów o tematyce historycznej. Wkrótce harcerze wybierają się do Londynu, by nakręcić część scen do kolejnej produkcji o tajemnicy Enigmy. Wrocław, Anna Piskorowska.